10 najgorszych nadzorców obozów koncentracyjnych. Materiał opracowany na podstawie natemat.pl. Karl Fritsch, niemiecki wojskowy, zastępca komendanta obozu w obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Flossenbürgu. 14 czerwca 1940 roku Fritsch został powołany na stanowisko kierownika obozu i zastępcy komendanta w obozie Auschwitz-Birkenau. Był tym, który po raz pierwszy użył cyklonu B do masowej eksterminacji. Jego ofiarą padli żołnierze radzieccy i polscy więźniowie. Fritsch uczynił zagazowywanie głównym sposobem likwidacji jeńców radzieckich i chorych więźniów innych narodowości. Dopiero później wykorzystano ten sposób do mordowania Żydów. Oprócz tego był współodpowiedzialny za wprowadzenie w całym oświęcimskim systemie obozów terroru. Z premedytacją zalecał Sesmanom i Kapo maltretowanie więźniów. Skazywał także więźniów na nieludzkie kary za najbardziej błahe przewinienia. To on posłał ojca Maksymiliana Kolbego na śmierć głodową. Od 1 lutego 1942 roku piastował stanowisko Schutzhalftlangerführera w obozie koncentracyjnym we Flossenbürgu, gdzie również był prawdziwym postrachem więźniów. Od lipca do września 1942 roku Fritsch pełnił tymczasowo funkcję komendanta tego obozu. W 1943 roku został odwołany z Flossenbürga, pełniąc przez jakiś czas funkcję w jednym z podobozów Mittelbau. Pod koniec wojny przeniesiono go na front do jednostki Waffen-SS, gdzie w bitwie o Berlin prawdopodobnie zginął w walce na początku maja 1945 roku. Gerhard Palitzsch, funkcjonariusz SS pełniący służbę w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, jeden z największych zbrodniarzy obozu Auschwitz-Birkenau. W maju 1940 roku przybył wraz z 30 więźniami kryminalnymi do Auschwitz. Na każdym kroku maltretował więźniów, a od listopada 1941 roku był głównym wykonawcą egzekucji pod czarną ścianą. Liczbę ofiar Palitzscha oblicza się w tysiącach. Był obecny przy każdej egzekucji. We wrześniu 1941 roku kierował pierwszą w Auschwitz akcją masowego gazowania więźniów, podczas której zamordowano prawie 900 jeńców radzieckich i niezdolnych do pracy więźniów. W 1942 roku rozpoczął służbę w obozie w Brzezińce, gdzie początkowo działał w obozie męskim, a następnie w obozie cygańskim. Wielokrotnie dopuszczał się także gwałtów na więźniarkach. Właśnie za kontakty seksualne ze słowacką Żydówką, a także za liczne kradzieże został aresztowany w 1943 roku przez SS, a następnie przeniesiony do podobozu Brunn. Palitzsch zginął na Węgrzech w walkach z wojskami radzieckimi w 1944 roku. Pochowano go na skrzyżowaniu dróg, a następnie przeniesiono na cmentarz wojskowy nieopodal Wiednia. Oswald Kaduk, zbrodniarz hitlerowski, członek załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Początkowo walczył na froncie wschodnim, następnie w lipcu 1941 roku został skierowany do Auschwitz-Birkenau, gdzie pełnił służbę w rewirze. Był jednym z najokrutniejszych SS-manów, którzy pełnili służbę w Auschwitz-Birkenau. Zwłaszcza pod wpływem alkoholu stosował najwymyślniejsze tortury i kary wobec więźniów. Dokonywał rozlicznych egzekucji, brał udział w mordowaniu Żydów w komorach gazowych Brzezinki. Otrzymał od więźniów pseudonim Diabeł. W Auschwitz-Birkenau przebywał do ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku. Następnie pełnił również służbę w Mauthausen. Po upadku III Rzeszy Kaduk początkowo pracował w cukrowni w Lobau, lecz w grudniu 1946 roku został rozpoznany przez byłego więźnia Oświęcimia. Aresztowano go i radziecki Trybunał Wojskowy skazał Kaduka w sierpniu 1947 roku na karę 25 lat pozbawienia wolności, którą odbywał we wschodnio-niemieckim więzieniu w Budziszynie. Zwolniony został w 1956 roku i już w 1959 aresztowano go ponownie. 19 sierpnia 1965 roku wobec udowodnienia mu bezpośredniego zabójstwa 10 osób i udziału w zamordowaniu kolejnych 1000 osób skazano go na dożywocie. Zmarł w 1997 roku. Stefan Barecki, zbrodniarz hitlerowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Barecki zasłynął jako jeden z najbardziej okrutnych członków personelu SS w Oświęcimiu. Jego działalność nie ograniczała się do nadzorowania podległych mu więźniów. Bardzo aktywnie uczestniczył w eksterminacji Żydów w komorach gazowych Birkenau. Brał udział w rozładowywaniu transportów na rampie, a następnie nadzorował wprowadzenie ofiar do komór gazowych.
wykazując się przy tym gorliwością i okrucieństwem. Niezależnie od tego, był prawdziwym postrachem więźniów, których najczęściej katował kijem, z którym nigdy się nie rozstawał. Urządzał makabryczne zabawy, których ofiarami padali więźniowie. 6 maja 1945 roku znalazł się w alianckiej niewoli, ale zwolniono go z niej już w sierpniu tego roku. W drugim procesie oświęcimskim sąd we Frankfurcie nad Menem skazał go 19 sierpnia 1965 roku na dożywocie plus dodatkowe 8 lat pozbawienia wolności. W 1988 roku popełnił samobójstwo podczas przebywania w szpitalu. Hans Aumeier, zbrodniarz hitlerowski, jeden z funkcjonariuszy pełniących wysokie stanowisko w organizacji obozów koncentracyjnych w III Rzeszy. Przybył do Auschwitz-Birkenau w styczniu 1942 roku, obejmując stanowisko kierownika obozu. W hierarchii służbowej był formalnie drugą osobą po komendancie. Praktycznie był panem życia i śmierci więźniów. Aumeier był sadystą i okrutnikiem. Powiedział kiedyś: tylko zmarły więzień jest więźniem przyzwoitym. Do okrucieństw popełnianych przez Aumeiera w Auschwitz należało m.in. osobiste przeprowadzanie i nadzorowanie licznych egzekucji przez rozstrzelanie pod czarną ścianą przy bloku 11 i egzekucje przez powieszenie. Oprócz tego był odpowiedzialny za niezwykle ciężkie warunki bytowania więźniów w obozie, niewolniczą eksploatację więźniów oraz nieustanne znęcanie się nad nimi. 18 sierpnia 1943 roku Aumeier został usunięty ze stanowiska na wniosek komendanta Auschwitz ze względu na korupcję i złodziejstwo. Aumeier był jednym z oskarżonych w pierwszym procesie oświęcimskim, który odbył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie. Wobec udowodnienia oskarżonemu całego rejestru zbrodni został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Stracono go w 1948 roku w Krakowie. Józef Klea, zbrodniarz niemiecki, sanitariusz SS w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Klea pełnił służbę jako sanitariusz, a jego głównym zadaniem było zabijanie więźniów jeńców radzieckich zastrzykami fenolu w serce. Ten sposób mordowania wprowadził w Auschwitz-Birkenau lekarz SS Entres. Trudno określić całkowitą liczbę ofiar tej zbrodniczej działalności i innych sanitariuszy SS, ale z pewnością idzie ona w tysiące. Od 1943 roku Klea został szefem wydziału zajmującego się dezynfekcją w obozie, co faktycznie oznaczało, że miał obowiązek uczestniczyć w eksterminacji Żydów w komorach gazowych. Do jego obowiązków należała piecza nad zapasami cyklonu B. Od 1944 roku był również kierownikiem szpitala. Schwytany w maju 1945 roku przez wojska amerykańskie, skazany został na 3 lata pobytu w obozie pracy. Zwolniony w 1948 roku, pracował później jako stolarz. Władze RFN aresztowały go w 1960 roku. Został następnie osadzony w drugim procesie oświęcimskim i skazany za zabicie przynajmniej 475 ludzi oraz za pomocnictwo w zamordowaniu tysięcy innych na dożywocie i dodatkowe 15 lat więzienia. Zmarł w 1988 roku. Maximilian Grabner, zbrodniarz hitlerowski, szef gestapo w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Dzięki pełnionemu w obozie stanowisku Grabner posiadał niemal niczym nieograniczoną władzę, będąc panem życia i śmierci w Auschwitz. Nawet komendant się go obawiał. Grabner był prawdziwym postrachem więźniów, głównym zarządcą i wykonawcą egzekucji pod czarną ścianą, a jednym z jego głównych zadań była organizacja eksterminacji Żydów na terenie obozu, z czego składał raport szefowi gestapo Müllerowi. Przewodniczył także tzw. policyjnym sądom doraźnym działającym w obozie, które były parodią wymiaru sprawiedliwości. Na jedyne posiedzenie takiego sądu w ciągu 4-5 godzin wydawano około 200 natychmiastowo wykonywanych wyroków śmierci. Inną specjalnością Grabnera były okrutne przesłuchania, podczas których stosowano wymyślne tortury. To on bezpośrednio odpowiadał za zbrodnie popełnione w bloku śmierci. Po wojnie Grabner stanął przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie jako jeden z oskarżonych w pierwszym procesie oświęcimskim. Uznany za winnego zarzucanych mu zbrodni, został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano w więzieniu Montelupich w Krakowie. Imre Gresse,
W czasie II wojny światowej nadzorczyni SS w niemieckich obozach koncentracyjnych, członkini personelu pomocniczego SS, po nieudanej próbie zdobycia zawodu pielęgniarki, zgłosiła się jako ochotniczka do służby pomocniczej SS. Późnym latem 1942 roku została skierowana do obozu dla kobiet celem przeszkolenia na nadzorczynię SS. Na własną prośbę została skierowana do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Początkowo pracowała jako telefonistka w obozie A i obozie B. Później pilnowała komanda budowy dróg oraz ogrodowego. Gresse uczestniczyła w selekcjach przeprowadzanych przez lekarza Mengele. Była biseksualistką, utrzymywała kontakty intymne m.in. z komendantem obozu w Brzezińce, Kramerem oraz Marią Mandl, a także z więźniarkami i więźniami. Była jedną z najokrutniejszych nadzorczyń SS. W Auschwitz-Birkenau więźniarki nazywały ją piękną bestią. Podczas apelu nakazywała, aby więźniarki godzinami trzymały nad głowami ciężkie kamienie. Oprócz tego towarzyszyła doktorowi Mengele w selekcjach. Została skazana na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonał angielski kat Pierpoint 13 grudnia 1945 roku w więzieniu w Hameln. Jej ciało najpierw zostało pogrzebane na cmentarzu więziennym, a później zostało zlikwidowane, ponieważ jej grób stał się miejscem pielgrzymek neonazistów. Józef Mengele, niemiecki lekarz, doktor medycyny i antropologii, zwany aniołem śmierci. Mengele wyróżniał się spośród lekarzy SS w Auschwitz. Jako jedyny służby był na froncie i posiadał wysokie odznaczenia. Na początku objął funkcję lekarza obozu kobiecego w Birkenau. Dwa dni po przybyciu do obozu zdecydował o posłaniu do komór gazowych wszystkich Romów, w których barakach wybuchła epidemia tyfusu. Zdaniem Mengelego, chorych na tyfus nie należy leczyć, lecz eliminować. Odegrał aktywną rolę podczas 31. selekcji w obozowym szpitalu, wysyłając na śmierć poprzez rozstrzelanie, strzyknięcie trującej substancji lub zagazowanie tych chorych, których zdrowie podkopały głód, przymusowa praca, niewyleczalne choroby lub sadystyczne zachowanie strażników. Józef Mengele w obozie Auschwitz przeprowadzał także liczne eksperymenty pseudomedyczne. Jego głównym celem było znalezienie sposobu na genetyczne warunkowanie cech aryjskich u dzieci i zwiększenie ilości ciąż mnogich. Dlatego też obiektem jego zainteresowań stały się bliźnięta, na których przeprowadzał wszelkie możliwe badania medyczne. Potem oboje bliźniąt było równocześnie zabijanych, aby porównać ich narządy wewnętrzne. Mengele pracował także nad opracowanie metody zmiany koloru oczu oraz nad chorobą obecną w obozie cygańskim, tak zwaną zgorzelną policzka. Interesowały go również różne anomalie biologiczne, na przykład karłowatość. Po wojnie w całej Europie rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę poszukiwania Mengelego, a mimo to udało mu się uniknąć wykrycia przez 4 lata. W 1949 roku dzięki pomocy biskupa Hadala, który 6 lat wcześniej został zwerbowany przez hitlerowski wywiad, uciekł do Argentyny. Tam został namierzony przez Mossad, lecz nie zatrzymany, bowiem priorytetem Mossadu było wówczas zatrzymanie Eichmanna. W 1959 roku przeniósł się do Paragwaju, a w 1960 roku znalazł się w Brazylii. Nigdy nie stanął przed sądem, chociaż za pomoc w jego schwytaniu wyznaczono nagrodę w wysokości 10 milionów marek. Zmarł w 1979 roku niedaleko Santosu w Brazylii. W czasie kąpieli w oceanie doznał prawdopodobnie udaru mózgu i utonął. Rudolf Hoff, komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1943, członek NSDAP i SS. 4 maja 1940 roku otrzymał nominację na komendanta mającego powstać nowego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Himmler powierzył mu zadanie budowy tego obozu. Funkcję komendanta pełnił od 1 grudnia 1943 roku. W tym czasie obóz rozrósł się do największego kompleksu obozów III Rzeszy i został przekształcony z obozu koncentracyjnego przeznaczonego głównie dla Polaków w największy znany obóz masowej eksterminacji głównie Żydów. Hoff był osobiście odpowiedzialny za zbrodnię ludobójstwa i metody jej przeprowadzania, komory gazowe z cyklonem B i krematoria. Rozmiary tej zagłady są oceniane na 1,5 miliona istnień ludzkich. Sam Hoff na swoim procesie oceniał, że do Auschwitz było skierowanych 2,5 miliona Żydów. Zastrzegał się jednak, że powtarza to za Eichmanna
i że było to za dużo jak na możliwości tego obozu. Sam nigdy nie miał wglądu do liczby zgładzonych ludzi. Za swoje dokonania odznaczony został hitlerowskim krzyżem zasług wojennych II i I klasy. 2 kwietnia 1947 roku Rudolf Hoff został skazany na karę śmierci. Tego samego dnia grupa byłych więźniów Auschwitz-Birkenau wystosowała apel do premiera Józefa Cyrankiewicza i ministra sprawiedliwości Henryka Świątkowskiego, aby jego egzekucja odbyła się na terenie obozu. 10 kwietnia złożył katolickie wyznanie wiary i się wyspowiadał z relacji Hoffa. Wynika, że najprawdopodobniej otrzymał on rozgrzeszenie. 11 kwietnia przyjął on z rąk ojca Władysława Leona komunię świętą. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał wobec niego z prawa łaski. Wyrok wykonano tego samego dnia o godzinie 10 rano przez powieszenie na terenie obozu w Oświęcimiu. Szubienica znajduje się obok budynku byłej komendatury i krematorium. Szubienica znajduje się tam do dziś i jest częścią muzeum.